Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj zapraszamy do wspólnej przygody w Peak District i w tym odcinku będziemy szukać szczątków samolotu. Zobaczcie, jak nasza przygoda się potoczyła. Droga jest prosta, nie ma jakichś trudnych oznaczeń. Generalnie można sobie pobrać mapy, można iść z mapami, ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo kierujemy się dokładnie tą ścieżką na tą górkę. Tam są szczątki tego samolotu. Zobaczycie, jest to bardzo duże miejsce z takim memorial, tak samo ku pamięci tych żołnierzy, którzy zginęli, więc już Wam na miejscu pokażę. O, pies nam uciekł, nie wolno psa spuszczać, więc pewnie się... Co się stało? W chwili już mamy takie betonowe płyty. Nie wiem, jak długo one będą, zobaczymy. Ale powiem Wam, że jak na sierpniową pogodę jest bardzo zimno. Tam, wzdłuż pomiędzy tymi górkami, ciągnie się piękny pas, który się nazywa Snake Road. I później, jak będziemy wracać do domu, tą drogą właśnie przejedziemy. Widzicie? Kilka metrów dalej już tych betonowych płyt nie ma. Pewnie będziemy musieli iść dalej tą ścieżką, taką normalną, wydeptaną. No i oczywiście taka mała uwaga na temat butów. Muszą być dobre buty. Najlepiej takie, które Wam nie przepuszczą wody. Chociaż ja akurat takich nie mam dzisiaj. Niestety gdzieś tam zawsze mi się ta woda dostanie. No ale takie spakował mi małżonek. Więc mam nadzieję, że to uda mi się omijać te mokre miejsca. No tak naprawdę, tak jak widzicie, nie trzeba map, bo są tutaj paliki ze strzałkami i można spokojnie zobaczyć, którędy iść. Widzicie, jak wybrały lepszą wspinaczkę niż ja. Fantastycznie, tu jest bardzo dużo jagód. To samo mieliśmy, jak zdobywaliśmy Kinder Scout. Ten filmik też będzie za niedługo już na naszym kanale. To są właśnie uroki przejścia przez niektóre rzeczy. Dzieciaki wymyśliły, że mamy super patyki, które są przydatne. No. No i proszę, jednemu się udało, zaraz druga. Super. Super. A zaraz jeszcze ja zostałam, kurczę. Bardzo wieje. Jesteśmy dosyć wysoko. Tam postaram się pokazać samochody, jak stoją przy drodze. Wierzcie mi, że jak jest tu słońce, to jest tak pięknie. Teraz to wygląda tak szaro, buro, ponuro. Ale Peak District ma swoje uroki i naprawdę bardzo lubimy przyjeżdżać i tutaj właśnie chodzić. Każdy jego zakątek, wszędzie jest cudownie. Są miejsca ładniejsze, są miejsca bardziej ciekawe, są zamki, są jaskinie. Więc jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które można z dzieciakami poodkrywać. No i oczywiście zaletą jest to, że Peak District nie jest za wysoki. Chodzimy. Już tutaj widać flagi. Wiem, czym ilość ludzi. Zaraz tam będziemy na miejscu. Także tak jak mówiłam, jest to naprawdę dosyć szybki spacer. W pięknych okolicznościach natury. No i zaraz będziemy na miejscu. Pokażę Wam, jak to wygląda. Dziecko mnie uświadomiło, bo jesteśmy kawałek jeszcze od tej drogi, od miejsca, gdzie naprawdę wszystko leży, że mogła ta część po prostu znaleźć się tutaj, ponieważ w czasie eksplozji, no, gdzieś tutaj te części się porozsypywały. Idziemy teraz na ten plac. Można tak powiedzieć, że to jest taki plac, takie miejsce, gdzie właśnie te wszystkie pozostałości tego samolotu znajdziemy. Tak, pies jest bardzo szczęśliwy, bo biega sobie luzem, ale są czasami inne osoby z pieskami i trzeba ją złapać. No i tutaj zobaczcie, już zaczynają się. Było tutaj około 170, trochę więcej wypadków samolotowych. Mówię, ja tylko jestem ciekawa, czy rzeczywiście te części leżą tak oryginalnie, czy one zostały tutaj przez kogoś jeszcze też tak porozrzucane, bo jest ich bardzo dużo.
Ostatnio nawet widzieliśmy oponę, oryginalną oponę. Nie wiem, czy znajdziemy ten fragment, bo tak jak widzicie, on jest naprawdę na dosyć dużej powierzchni, na bardzo dużej powierzchni rozrzucony. Tam jest flaga amerykańska i zaraz Wam powiemy historię dlaczego. Jak już dojdziemy wyżej, to zobaczycie. Właśnie, widzicie to, co mówiłam. Opona oryginalna. Tych części jest tutaj po prostu bardzo dużo. Jakoś tak nie ogarniałam ostatnio tego. A teraz widzę, że ich jest. Pewnie gdzieś byśmy dalej poszli, nawet znaleźć można by było jeszcze coś więcej. Tabliczka pamiątkowa. Zaraz tutaj dokładnie Wam przeczytamy. Katastrofa miała miejsce 3 listopada 1948 roku i zginęło w niej aż 13 amerykańskich, nie wiem, tutaj nie jest w sumie napisane, czy to byli żołnierze, czy to byli cywile. Był to taki rutynowy lot, więc ciężko powiedzieć, gdzieś tam się dokopiemy tych informacji. Samolot B-29 i tak się też nazywa, i tak jest oznaczony na mapie. Na prawo od tego pomnika. Możemy zrobić jeden ze szczytów. Niestety w tej chwili Wam nie powiem, jak się nazywa, bo nie mogę namierzyć na mapie. Nie ma tutaj zasięgu. Ale jak dojdziemy na górę, to zapewne się uda. I widok też powinien być super. Może będzie widać Manchester, bo stąd zazwyczaj widać z tych miejsc wieżowce. Także jeszcze chwilkę i będziemy na górze. No, moje chłopaki już są. Teraz pora na dziewczyny. Tak jak mówiłam, będzie widać Manchester. Gdzieś tam wieje bardzo. Idziemy tutaj od tych skał pięknych na prawo. Bardzo biało. No tak, parę metrów niżej. Strasznie, to powiem Wam, że dzisiaj jest tak około 14-15 stopni. Wyjeżdżaliśmy z domu, było naprawdę ciepło. A tutaj mamy naprawdę ciepłe rzeczy ubrane na sobie. Ręce marzną. No, taka pogoda dzisiaj nie jest fajna. Ale dobra też na taki szybki właśnie spacer, bo przed chwileczką jak patrzyłam, to idziemy tutaj, szliśmy tutaj godzinę z jakimiś tam przystankami. Teraz którędy idziemy dalej? Tędy czy ten? Każdy chce iść inaczej. Ale później zobaczycie naszą trasę, załączymy link z mapami na ZOS Map. Tak jak mówiłam wcześniej, jak oglądaliście nasze wcześniejsze filmiki, te mapy są darmowe, ale też jest wersja płatna. Ile zapłaciłeś za cały rok za te mapy?
30 funtów jest opłata za cały rok. Wydaje mi się, że można fajnie wykorzystać, bo nie tylko są tam mapy, które pokazują trasy w góry, ale właśnie jakieś takie spacerowe trasy również. Jeszcze się tak bardzo nie bawiliśmy, ale na pewno są tam ciekawe rzeczy i każdy może dodać swoją trasę, co też jest dodatkowym plusem, bo później właśnie tą trasą wy możecie przejść, a ktoś, tak jak na przykład my, komentowaliśmy, jak wygląda nasza trasa na Scaffold Park, więc uważamy, że jest to dobra trasa, w miarę łatwa, nie wymagająca jakichś tam specjalnych rzeczy, dla dzieciaków przyjazna. No a ta dzisiejsza tutaj to jest, mówię, taki lekki spacerek. Zobaczymy, ile nam wyjdzie w całości. No, tutaj wam nagram. Troszkę mniej może wieje. Tam my auto zostawiamy. Tak jak widzicie, auto się zostawia przy drodze. Tą drogą Snake Road można się kierować. Tu jest przepiękny las. Snake Forest. Więc też tam są parkingi specjalnie zrobione, na których można się zatrzymać i pospacerować. Generalnie tutaj wejść w to miejsce, tak jak widzicie, naprawdę tu je można pochodzić różnymi ścieżkami. Także tylko mieć czas spacerować i korzystać z uroków tego miejsca. Taką uwagę, bo widzę, że moi chłopcy jednak wybrali drogę taką bardziej ekstremalną, bym powiedziała. Nie wracamy tą samą ścieżką, a zdecydowanie, jeżeli idziecie z młodszymi dzieciakami i nie chcecie skakać właśnie po takich torfowiskach, chcecie iść ładnie, normalnie, to wracajcie tak jak szliśmy. Bo tutaj mówię, no tu jest fajnie się przejść, jak ktoś lubi, no my lubimy, ale nie każdy będzie skakał i szedł wzdłuż trawy. Na razie ta ścieżka jest udeptana, więc łatwo ją zobaczyć, ale przypuszczam, że trochę więcej deszczu i po prostu ta trawa się położy. Poza tym zobaczcie, tu jest po prostu woda, jest woda, więc te buty też są ważne. No to już w ogóle wchodzimy w jakieś chaszcze, ale tak jak ja bym, jak właśnie mówię, moi chłopcy bardzo lubią wybierać drogi inne niż standardowe. Teraz myślę, że się zastanawiają, którą stronę powinniśmy pójść. Nie jest to droga łatwa. A teraz musimy się wspiąć na górę, z tego wynika. Tą drogą znaleźć tam gdzieś ścieżkę. No nie jesteśmy sami, którzy tu idziemy, więc to jest pocieszające. Ścieżka tutaj była, widzę tam, zobaczcie. Zobaczcie, jaki widok. Cudnie. I jest tutaj taka ścieżka, którą może kiedyś się szło, bo wygląda na taką dotkniętą właśnie ludzką ręką. My schodziliśmy teraz w dół tą drogą tutaj, tak jak widzicie, a prawidłowo droga, którą szliśmy do góry, no idzie tutaj, tak jak idą ci ludzie. Po prostu jak gdyby na taką małą skuśkę, jak to się mówi, ale jeśli mam być szczera, pewnie bym tędy nie wracała, tylko poszłabym normalnie, bo tak jak widzicie, to jest po prostu błoto. To jest błoto. Niestety mówię, mamy jeszcze sierpień, jeszcze wakacje, a pogoda jest jaka jest. Od jutra ma być coś ładniej, więc może uda nam się gdzieś jakiś fajny wypad jeszcze zrobić. Wam oczywiście też życzymy tego samego, żebyście jeszcze w te wakacje kilka miejsc zwiedzili.
spotykamy. Furtkę. Łączny czas około godziny 50. No pewnie jakby była pogoda, byśmy troszeczkę tutaj dłużej pobyli. Ale uważam, że jest i tak bardzo ładnie. Najważniejsze, że nie padało. No i tu już mamy właśnie drogę, przy której parkujemy. Jest tutaj odcinek, gdzie można zaparkować i tak jak się zaczyna ten znak tam, są żółte linie. I powiem Wam szczerze, że to jest takie ryzyko stanąć tam albo nie. Niby nie stoisz na drodze, no ale jednak stoisz tak jak te linie podwójne są. Dzisiaj nie ma za dużo ludzi, więc spokojnie można znaleźć miejsce, tak jak tutaj przystanek autobusowy. Też możecie zapewne tutaj przejechać autobusem. Też można to sprawdzić motorem oczywiście. No i tak jak widzicie, po drugiej stronie ulicy też jest National Trust. I też można sobie tam przejść. Jest pewnie kolejny szlak. Tutaj już wracamy i przejeżdżamy słynną drogą Snake Road. Polecamy Wam, jeżeli tylko macie taką możliwość, skorzystać i wybrać właśnie tą drogę. Oczywiście tutaj są fragmenty, gdzie ona jest w przebudowie. Nawet był fragment drogi zerwanej. Nie wiemy, co tam się wydarzyło, dokładnie trzeba to ominąć. Ale plusem przejazdu tą drogą jest to, że jest kilka miejsc, w których możecie się zatrzymać, chociażby nawet to miejsce. I tam można wejść sobie na górki i pochodzić, zobaczyć po prostu jakieś inne miejsca. W samym tym lesie, do którego teraz już wjechaliśmy, jest również fajny car park, na którym możecie się zatrzymać, przejść na drugą stronę ulicy i tam wejść do lasu. Są fantastycznie zrobione ścieżki. Byliśmy tam kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, ale warto się zatrzymać i pospacerować, jeżeli ktoś lubi właśnie chodzić po lesie i korzystać z takiej aktywności. To jest właśnie ten car park. Także gorąco Wam polecamy odwiedziny w Peak District i zapraszamy Was do kolejnych naszych odcinków, gdzie pokażemy Wam również fajne miejsca, które można właśnie tutaj odwiedzić.